Salve. Jestem świeżo po lekturze tzw. rozmów tuskulańskich autorstwa Marka Tulliusza Cycerona, wielkiego rzymskiego prawnika, oratora, filozofa i mędrca, polityka, męża stanu i kim jeszcze Cyceron nie był. Napisał on je z zachęty swojego przyjaciela. Jego przyjaciel go zachęcił do napisania tego dzieła filozoficznego. I napisał to Cyceron w 45 roku przed naszą erą w swojej willi w Tusculum, niedaleko Rzymu. Ten, który go do tego zachęcił, to jeszcze o wiele bardziej znany polityk rzymski Brutus, który był przyjacielem Cycerona. Zresztą oni obaj byli takimi konserwatystami, którzy martwili się, że Republika upada pod ciosami takich ambitnych quasi-dyktatorków jak Pompejusz, a jeszcze bardziej Cezar, bo Cezar jeszcze bardziej zdaniem Cycerona i Brutusa jeszcze bardziej gardził republiką, jeszcze bardziej niszczył te dawne struktury władzy i tradycji politycznej. Natomiast Cyceron, od razu mówię, nie był zamieszany spisek na życie Cezara, zresztą uważał, w przeciwieństwie do Brutusa, że zabicie Cezara nic nie zmieni, bo zło już się stało i zlikwidowanie tyrana nie zlikwiduje tyranii, po prostu inni będą się w nieskończoność bić o władzę. No i miał oczywiście niestety rację. Rozmowy tuskulańskie są dziełem filozoficznym. Na początku Cyceron stwierdza ambitnie, że obecnie Rzymianie już w filozofii, bo filozofia jest właściwie, powinna być rozumiana w tym kontekście trochę szerzej niż zwykle, czyli filozofia jako nauka po prostu, że Rzymianie w tej nauce i w obserwacji rzeczywistości pobrnęli już dalej, osiągnęli już więcej niż Grecy, także jak najbardziej można się tym problemem zająć. Mówił, że praktycyzm rzymski spowodował, że zarówno poezją, jak i filozofią obficie uprawianych w starożytnej Grecji w Rzymie się nie zajmowano długo, dlatego że Rzymianie mieli skłonność do skrajnego praktycyzmu, ale samo to też powoduje, że ta refleksja jest wyższej jakości, także czemu nie? I Cyceron tutaj pisze wprost w rozmowach tuskulańskich we wstępie, że chce pobudzić jakby filozofię rzymską, żeby nie leżała odłogiem, tylko pobudzić ją do rozwoju. Także ambicja jest dosyć duża. Jest to 5 dni, 5 dialogów. Jest tutaj słuchacz, on nie jest podany z nazwy, nie do końca wiadomo, kto to mógł być. Być może tych ludzi słuchających Marka Tulliusa Cycerona było więcej niż jeden. Najprawdopodobniej było więcej. Tutaj jest kwestia kwestia nieśmiertelności duszy, czy dusza, bo wiadomo, że dusza jest czymś innym niż ciało, tak uważał już Cyceron, za Platonem zresztą, tylko nie wiadomo, czy dusza też może, ona przetrwa, wiadomo, prawdopodobnie śmierć ciała, ale czy duszy są nieśmiertelne, może też potrafią umrzeć, może też mogą umrzeć. Ciekawe to jest dosyć. I tutaj pisze Cyceron tak, a propos ateizmu, to może być ciekawe dla ateistów, takich jak ja. Zdaje się, że w istnienie bogów wierzymy głównie dlatego, że nie ma tak barbarzyńskiego ludu, ani tak dzikiego człowieka, żeby była mu obca myśl o bogach. Wielu ma fałszywe pojęcie o bogach, co zwykle wypływa ze złych obyczajów. Jednakże wszyscy są przekonani istnieniu istoty i mocy boskiej. I nie dlatego, że umówili się czy porozumieli między sobą. Przekonanie to nie utwierdziło się dzięki instytucjom czy przepisom prawnym. Powszechne przekonanie zaś należy w każdej sprawie uważać za prawo natury. A czyż istnieje człowiek, który by nie opłakiwał śmierci swoich bliskich przede wszystkim dlatego, że sądzi, że są oni pozbawieni przyjemności życia? Więc jakby wiara religijna jest jakby naturalną skłonnością ludzkości. Cyceron właściwie nawet nie mówi, że to jest jakoś super, tylko mówi, że tak po prostu jest. Niewiedza w dziedzinie dotyczącym religii powoduje, że wiarę w świat podziemny i różne okropności Hadesu, które Cyceron uważa właściwie za przesądy. Zauważa Cyceron, że
nasza zmysłowość i nasz rozum są rzeczami tak głęboko złączonymi, że bardzo trudno, trzeba dużego treningu myślowego, żeby opisywać je nawet i podchodzić do nich oddzielnie. To jest też dosyć ciekawe, ciekawa uwaga. Trzeba głęboko